Mamy cztery filary długowieczności. Pierwszy filar wydzielony specjalnie to jest hydrogenia, czyli wprowadzanie do ustroju wodoru, hydrogenia. Drugi filar normobaria, gdzie hydrogenia również jest realizowana, no bo tutaj my w tej chwili oddychamy 0,5-procentowym wodorem. Więc drugi filar realizuje pierwszy od razu. Dlatego to wydzieliliśmy ze względu na to, że no, hydrogenię jest łatwiej zrealizować, natomiast normobarię trudniej, chociaż coraz to powstają nowe placówki. W Polsce jest już ponad 100 normobarii, a oprócz tego, proszę Państwa, już można sobie kupić jedno- albo dwuosobową normobarię do własnej sypialni, gdyż, proszę Państwa, pan, który był dystrybutorem komór hiperbarycznych, elastycznych, takich jedno-dwuosobowych, ten pan, gdy dowiedział się o tym, że jest coś takiego jak normobaria, udoskonalił komory hiperbaryczne do komory normobarycznej i w tej chwili za sumę około 100 tysięcy złotych można, proszę Państwa, mieć już nocować codziennie we własnej normobarii w domu. Szczególnie dotyczy to osób no, ciężko chorych, osób na przykład ze zwłóknieniem płuc, gdzie przebywanie w tej marnej atmosferze poza normobarycznej jest mocno uciążliwe. Ci ludzie wtedy no, mają duszność, nie? Gdy badają poziom nasycenia tlenem krwi, no to tam zdarza się, że 80% tylko. Niektórzy mają jeszcze niższy. Natomiast po wejściu do warunków normobarycznych 96-98, czyli no i od razu poprawia się wydolność. Więc najwyraźniej działanie normobarii widać u osób, które no, są ciężko chore. Osoby zdrowe niestety nie mają tego szczęścia, żeby doświadczyć gwałtownej poprawy zdrowia przez wejście do normobarii. Osoby, które interesują się zdrowiem, omówię dwa dodatkowe filary długowieczności, więc pierwszy to jest hydrogenia, drugi to jest normobaria, trzeci rozsądna suplementacja i czwarty filar to jest uporządkowanie energetyczne, czyli w praktyce akupunktura, która może być stosowana terapeutycznie, jak i profilaktycznie, gdyż porządkowanie energetyczne, proszę Państwa, jest podstawą do likwidacji praktycznie wszystkich dolegliwości.